Halo, halo, witam wszystkich, a dzisiaj odcinek inny niż wszystkie, ponieważ będzie to odcinek reklama, ale reklama też będzie troszeczkę inna niż wszystkie. Co ja, moi drodzy, chciałem wam dzisiaj zareklamować? Chciałem wam zareklamować moje królestwo 1071. Niektórzy już mnie pytali wcześniej, czy byłaby szansa się tutaj do nas dostać, więc chciałbym w tym odcinku wiele różnych rzeczy wyjaśnić. Co, jak wygląda nasze królestwo, co należałoby zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Także ja na pewno będę zapraszał do mojego królestwa, ale nie będę też tylko i wyłącznie zachwalał. Postaram się w taki sposób przedstawić to królestwo, żeby to nie był jakiś taki, wiecie, tylko w jedną stronę, że będę mówił tylko o plusach, a nie będę mówił, jakie są minusy, gdyż nie ma idealnego królestwa, tak? I nie ma takiego królestwa, które by było idealne pod każdym względem. Więc tutaj musicie posłuchać po prostu i się zastanowić, czy to jest królestwo, które może wam pasować, tak? Także ja też nie daję jakiejś stuprocentowej gwarancji na cokolwiek. Nie chciałbym tutaj kogoś, że tak powiem, wprowadzić w malinę, ale na ile mogę, to postaram się to przedstawić w taki sposób rzetelny, tak? No ale wiadomo, że będę też, to jest moje królestwo, które reklamuję, tak? Także będę tutaj robił trochę taką promocję mojego królestwa. Okej, dobrze. Przede wszystkim, dla kogo te królestwo moim zdaniem może być dobrą propozycją? I tak, na pewno dla graczy, którzy mają dosyć niską moc, nie są jakoś bardzo rozwinięci, a już są w tym Season of Conquest, tak? Czyli w sezonie zdobywców. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite, jak szybko gracze są już właśnie w sezonie zdobywców i niekiedy pokazujecie mi zdjęcia kont, które mają na przykład 10 milionów, 20 milionów mocy i już jesteście w sezonie zdobywców. Także jeżeli macie takie konto, to myślę, że nasze królestwo jest naprawdę spoko. Tak, bo tutaj do nas możecie przyjść w zasadzie bez żadnych aplikacji, w zasadzie przyjść, przywitać się, powiedzieć: to ja, witam, możecie z nami grać. Także tutaj na pewno będzie super. Druga sprawa, jeśli macie konto, w którym na przykład gracie już dłuższy czas i jesteście w sojuszu albo w królestwie, które jest bardzo duże, czyli jest na przykład w tym Seed A albo nawet w Imperium i macie naprawdę mocne marsze, macie fajne rzeczy, natomiast w waszym królestwie czujecie się tak trochę niedocenieni, niedoinformowani albo do końca jakby niewykorzystani, tak? Chodzi mi o to, że na przykład chcielibyście być liderami garnizonu albo rali, ale niestety praktycznie zawsze robią to inni gracze, ponieważ oni mają wszystko lepsze, bo na przykład, wiecie, wydają mnóstwo pieniędzy albo po prostu mają lepsze znajomości i wy tej roli jakby nie możecie przejąć. Także u nas na pewno, jeżeli macie silne marsze, jeżeli macie dobry bardzo ekwipunek, to będzie taka szansa, żeby być właśnie liderem garnizonu, żeby być liderem w rali, żeby nawet być oficerem i przejąć trochę stery, trochę się zająć tą sprawą organizacyjną, bo to naprawdę są bardzo ciekawe rzeczy i ja podejrzewam, że gdybym nie był w naszym królestwie, to bym się nigdy za to nie zabrał, a to jest naprawdę bardzo fajna rola, bardzo ciekawa, jeżeli już jakby odkryliście wszystko w grze i trochę was już po prostu nudzi bycie tylko graczem, który gra w polu i słucha, co inni mu każą robić, i chcielibyście sami trochę pokierować królestwem, zobaczyć, jak to wygląda od strony takiej organizacyjnej, to na pewno zachęcam, bo u nas to będzie na pewno możliwe. Ok, plusy. I jakie u nas są też takie, że przynajmniej na ten moment nasz sojusz będzie miał, że tak powiem, sporo miejsca, bo jeżeli tutaj za niedługo będziemy się pozbywać tych graczy, którzy jakby nie wykonali swoich zobowiązań na KVK, jeżeli wyrzucimy farmy, to naprawdę będziemy mieli sporo miejsca na nowych graczy. I chodzi mi o takich graczy, którzy nawet mają siłę mniejszą. No i plus jest taki, że możecie z małą siłą, typu wiecie, 10-20 milionów spokojnie, być w naszym sojuszu, który jest głównym sojuszem w królestwie i z wszystkimi plusami z tym idącymi. Natomiast jeśli chodzi o te
prezenty, że tak powiem, no to nie spodziewajcie się, że będzie ich jakoś niesłychanie dużo. Tak? Także tutaj, jeśli chodzi o te złote skrzynie, to one niestety u nas nie będą leciały z strumieniami, natomiast generalnie te prezenty tutaj się pojawiają, bo my mamy graczy, którzy kupują, tylko po prostu nie kupują w jakichś niesłychanych ilościach i na pewno nie kupują tych paczek najdroższych. To znaczy mamy takich, którzy kupują te wszystkie te paczki najdroższe, natomiast no to wiecie, baba i tak dalej, to niestety nie jest nasze królestwo. Dobrze, kolejna rzecz, którą chciałem pokazać, wydaje mi się, że jest ważna. I dlatego robię tą reklamę jeszcze, jak jesteśmy w KVK, a pokażę ją później, tak? Bo nasze królestwo będzie się otwierało dosyć późno. Zobaczcie, my mamy 8 dni KVK, jeszcze do tego będziemy mieli 3 dni takiego KVK, gdzie ono już jest jakby KVK się skończy, ale jeszcze będzie otwarta mapa i od tego momentu jeszcze kolejne 3 dni, zanim można dołączyć do królestwa, tak? Czyli kiedy migracja się otworzy, to będzie jeszcze w okolicach jakichś właśnie 14 dni, czyli 2 tygodni, w okolicach 15 listopada tak naprawdę u nas migracja będzie otwarta i pewnie bliżej tego terminu będę stawiał ten filmik, mimo że teraz jeszcze mamy, tak jak mówię, około 2 tygodnie do otwarcia naszych bram. Natomiast chciałem pokazać Wam statystyki, bo one są w sumie, wydaje mi się, ważne. O co mi chodzi? Zobaczcie, my jesteśmy tutaj na 13 miejscu w tym KVK, jeśli chodzi o moc, tak? Także, to znaczy my, wiecie, tutaj są też niektóre królestwa, które są w Seed A albo o wiele więcej mają też mocy, zresztą to tutaj widać, tak? Natomiast co chodzi, o co chodzi, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o królestwo, to jaki jest stosunek powera do stosunku właśnie zabić. I zobaczcie, my tutaj jesteśmy wyżej w tych punktach zabicia, niż jesteśmy w sile. I to jest dla mnie bardzo ważne, tak? Czyli, że mamy tych punktów zabicia więcej. Tutaj jakby dołączyli do nas wszyscy gracze, bo niektórzy pewnie odeszli już do WIG, bo tam grają zwykle albo wymieniają surowce z farmami, bo tak topowo to mamy 114 miliardów, bo to patrzyłem specjalnie. Czyli jeżeli wszyscy by do nas dołączyli, to mielibyśmy te 114 miliardów zabić. No to nie jest takie ważne. Ważna jest to właśnie, dla mnie jest ważna bardzo ta relacja, tak? Czyli że nie jest tak, że mamy bardzo dużo powera, a tych zabić będziemy mieli mało, tak? Zobaczcie sobie na to królestwo tutaj, 1645. Oni w powerze są numerem 5, a zobaczmy sobie, gdzie będą, jeśli chodzi o punkty zabicia. Ojej, jeszcze ich nie ma. Zobaczcie, w punktach zabicia oni są na miejscu 21. Tak? Czyli generalnie, jeżeli nawet wybieracie jakieś inne królestwo, to warto sobie właśnie porównać, jak to wygląda w KVK. Tak? My nie jesteśmy absolutnie tutaj jakimiś super potentatami, nie jesteśmy najlepsi, tak? Mogliście przy okazji, jak tutaj scrollowałem, sobie porównać też inne królestwa, natomiast na pewno też nie jesteśmy pod tym względem najgorsi. Jeżeli ten wynik nasz byłby wyrównany, byłby spoko, natomiast jeżeli mamy więcej, mamy wyższe punkty, że tak powiem, w punktach zabicia niż w powerze, przepraszam, to wtedy jest naprawdę dobrze. I dla mnie warto też sobie tak sprawdzać swoje indywidualne konto, jeżeli możemy, tak? Czyli zobaczcie, ja na przykład moje konto, jeśli chodzi o moc, jest na miejscu 773, natomiast jeśli chodzi o kill points, to jestem na miejscu 29, tak? Często ludzie mnie pytają, ile powinniśmy mieć tych kill pointsów na power, tak? Czyli ja tutaj odpowiadam, jeżeli macie dostęp do tej statystyki i nie jesteście, wiecie, na miejscu tam 3000, nie wiem ile, to można sobie w ten sposób sprawdzić, tak? Czyli czy macie więcej punktów zabicia, czy jesteście w najlepszym miejscu, że tak powiem, w punktach zabicia niż jesteście w mocy. Jeżeli tak jest, to wydaje mi się, że możecie sobie stwierdzić, że jest generalnie w porządku. Dobra, ok, wracam do reklamowania naszego królestwa. Może zacznę od minusów. Minusem jest na pewno to, że nasze królestwo jest już królestwem starszym i ta aktywność u nas no, jest po prostu niska. Tak? To nie jest królestwo, w którym wiecie, na czacie cały czas idzie rozmowa,
bo tak po prostu nie będzie. Nasze królestwo jest też międzynarodowe, więc głównym językiem, który używamy na czacie, jest język angielski. Aczkolwiek teraz, na ten moment, wydaje mi się, że więcej rozmawiamy na Discordzie niż na tym czacie, który jest tutaj w grze dostępny. Ale oczywiście na tym czacie też rozmawiamy. Ta niska aktywność będzie związana też z tym, że niekiedy nie będzie możliwości otrzymania tytułu, tak? Bo akurat osoba, na przykład, która rozdaje tytuły, śpi i tak dalej, to oczywiście staramy się polepszyć. Natomiast z drugiej strony plus jest taki, że często, jeżeli chcemy jakiś tytuł, szczególnie scientist albo architekta, to wtedy możemy go naprawdę mieć na dłuższy czas, ponieważ w naszym królestwie są one raczej rzadko używane. Tutaj widzicie, ja Duke'a mam w zasadzie od rana, tak, i nikt inny się po niego nie zgłosił, więc po prostu cały czas jest ze mną. Ok. Kolejny minus, powiedziałbym, jest taki, że jesteśmy w tym właśnie dolnym seed B albo w okolicach C, może nawet zejdziemy do C. Minus jest taki, że musimy trochę polegać na tym, z kim będziemy w obozie, tak? Czyli czasem mamy dobrych sojuszników w obozie, czasem złych. Z drugiej strony ja uważam, że KVK to zawsze jest loteria. Trochę tak jest, że KVK, wiecie, na pstrym koniu jeździ. To, jakich mamy sojuszników nawet nie w obozie, ale w ogóle w KVK, jest ważne i często od nas jakoś tak bardzo niezależne, tak? Czyli tutaj jak się ustawimy, to jest kwestia często po prostu dyplomacji. Niekiedy można mieć nawet w obozie słabych jakby sojuszników, ale w innych obozach mamy lepszych. I to może fajnie zagrać, a czasem mamy fajnych sojuszników w obozie, a po prostu przegrywamy KVK, tak jak na przykład to miał w tym sezonie tutaj Greenwood i Notts, tak? To były naprawdę dwa super obozy, ale widzicie, KVK końcowo przegrali. Okej. Minus, może nie minus, będziemy też, jeżeli byście dołączyli zaraz po tym, jak u nas się otworzą bramy, to możliwe, że jeszcze będzie trwało u nas czyszczenie królestwa, które polega na tym, że osoby, które jakby nie wykonały limitów, które były u nas w królestwie, no niestety, ale mają opcję taką, że mogą właśnie migrować. Niektórzy będą mogli usunąć swoje jednostki, natomiast niektórzy niestety zostaną wyzerowani. I teraz, jak te nasze wymagania wyglądają, to wam tutaj teraz pokazuję. Czyli widzicie, informacje, one są po angielsku, ale już mówię, o co chodzi. Generalnie zobaczcie, pierwsze co, że do 50 milionów powera, tak, mocy, nie ma praktycznie dla was żadnych, że tak powiem, wymagań, tak? Czyli generalnie możecie robić, co chcecie, albo w ogóle nie uczestniczyć w KVK i jest teoretycznie w porządku, chociaż ja zawsze zachęcam, żeby jednak brać udział i naprawdę tam 40-30 milionów to u nas całkiem nieźle można sobie gdzieś tam radzić, w sensie, że wspomagać rally, wspomagać garnizony, jakimś tam na przykład jednym marszem wyjść do pola bez problemu można. Natomiast jeżeli macie powyżej 50 milionów, no to macie między 50 a 75 milionów. Jeśli chodzi o straty, to jest 10%. O co tutaj chodzi? Jeżeli mamy 50 milionów mocy, to musimy stracić jednostek za 10%, czyli za 5 milionów, tak? Jeżeli byłyby to jednostki Tier 5, to musielibyśmy ich stracić 500 tysięcy, tak? 500 tysięcy jednostek Tier 5, Tier 4 byłoby tych jednostek więcej. Natomiast pamiętajcie, że połowa tych jednostek w naszych KVK wraca, czyli tak naprawdę trzeba tego powera stracić 2,5 miliona. Jest to naprawdę niewiele i większość z graczy, że tak powiem, w trakcie KVK więcej wytrenuje tych swoich jednostek niż straci. Ale to się oczywiście nie liczy, że musicie na koniec KVK mieć mniej powera, tylko po prostu chodzi o to, żeby zginęło tych waszych jednostek odpowiednia ilość. Natomiast jeśli chodzi o punkty zabicia, to tu mamy na przykład 5% dla graczy od 50 do 75 milionów, czyli musicie zabić 2,5 miliona jednostek wroga typu Tier 5 albo Tier 4, co wydaje mi się całkiem naprawdę nie jest problemem. Widzieliście, że udało mi się wykręcić te moje 30 milionów, tak? Czyli to jest dużo, dużo więcej. Jeżeli walczymy w polu, to raczej tutaj nie będzie jakichś takich ekstremalnych problemów, żeby sobie te
liczby wykręcić. Powinniśmy mieć już przy 50 milionach mocy, powinniśmy mieć jeden lub dwa takie mocne marsze, którymi możemy walczyć, i wtedy te numery powinny się zgadzać, tak? Jeżeli KVK jest normalne. I no i tutaj też właśnie mówię o tym, że w KVK ważne jest to, że my dostosowujemy, tak? Teraz mieliśmy bardzo trudne KVK, więc na pewno nie będzie jakby żadnych obniżeń, natomiast mieliśmy też takie KVK, gdzie rywale jakby się nie pojawili, no i te restrykcje żeśmy obniżyli ze względu na to, tak? Także to jest u nas też fajne w Królestwie, że wiecie, że bierzemy pod uwagę to, jakie KVK było. Dodatkowo mamy też takie zasady, ale to już nie będę omawiał, że jeżeli na przykład macie bardzo dużo killpointsów, tak, czyli bardzo dużo jednostek w polu zabiliście przeciwnika, to nie musicie tak dużo umierać, że tak powiem, tak? Czyli jakby jest to kompensacja, tak? Zrobiliście bardzo dużo w polu, to nie musicie tak dużo umierać, mieć tyle jednostek na cmentarzu. I w drugą stronę to też działa, tak? Jeżeli bardzo dużo jednostek u was umarło, to ewentualnie w polu możecie mieć mniej. To jest taki ukłon w stronę tych słabszych graczy, którzy łatwiej jest im dołączyć do garnizonu, do rally, tak? I jakby więcej stracić tych swoich jednostek, niż nabijać tych killpointsów, tak? Jeżeli nie mają tych jednostek jakby tak mocnych. Okej, okay, mam nadzieję, że to jest okej wytłumaczenie. Jeżeli ktoś będzie chciał szczegóły, to oczywiście służę tutaj pomocą. Okej, okay. Jeśli chodzi o czas aktywności, to wydaje mi się, że on jest w miarę w porządku. Teraz mamy naprawdę taką grupę, że jesteśmy gdzieś tam wszędzie. Na pewno te godziny bardzo poranne, wczesne UTC u nas są najmniej oblegane, czyli gdzieś tam właśnie druga, trzecia godzina UTC. To są takie godziny, gdzie jest nas mniej. Najwięcej na pewno około godziny naszej polskiej, tam 15, 16. Jeszcze później też jesteśmy dosyć aktywni, natomiast aktywność na pewno też trochę spada w okolicach godziny, nie wiem, 22, 23, ale myślę, że to jest często prawda, tak? No chyba, że ma się dużo graczy z Ameryki, tak? Jednej bądź drugiej, wtedy ta aktywność jest inna. Okej, okay. No to teraz przejdźmy do plusów, ale się już nagadałem, ten filmik będzie chyba rekordowo długi. Dobra, natomiast jakie są plusy? Plusy na pewno są takie, że jesteśmy małą społecznością, i ja sobie na przykład bardzo cenię to, że ja w moim królestwie praktycznie wszystkich graczy znam. Wiem, kto to jest, wiem, kto jak gra, i to jest naprawdę bardzo fajne, tak? Że jesteśmy taką społecznością po prostu znających się graczy. Ja sobie tutaj to bardzo cenię, ponieważ gram tu bardzo długo. Kolejny plus jest to, że mamy fajną grupę na Arkę Ozerysa. Jeżeli chcielibyście grać w niedzielę o godzinie 20, to tutaj jak sobie zobaczycie, ostatnio graliśmy w ogóle, wiecie, jeden na jednego był mecz i tamten drugi gościu się nie pojawił, ale to była taka wyjątkowa akcja w KVK, natomiast tutaj sobie możecie zobaczyć, jak długo sięgają nasze zwycięstwa, także naprawdę ten zespół Arki jest dobry. O, tutaj ostatni raz przegraliśmy, niemal już rok temu. Jeżeli będziecie u nas grali Arkę, to też będziecie mieli kontakt ze mną, ponieważ ja jestem jakby kapitanem całego tego zespołu. Tak, ja od razu też mówię, że nie jestem jakiś taki super aktywny tutaj na czacie, gdyż też mam swoje życie, ale jeśli ktoś będzie grał Arkę, to będzie miał ze mną, że tak powiem, do czynienia. I nawet jeżeli jesteście mniejszymi graczami, to możecie do nas, do Arki wstąpić i z nami grać, ponieważ zawsze znajdzie się jakaś rola, nawet dla mniejszego gracza. Ja nie ograniczam tutaj naszej Arki. Jeżeli tylko ktoś dobrze czyta taktykę, jest w stanie grać, poruszać się, gra przez 60 minut na 100%, to na pewno nie będzie z nim, że tak powiem, problemów, tak? Chociaż będzie mu, wiadomo, trochę trudniej, tak, niż nam, ale będzie mógł spokojnie z nami zagrać. Okej, dobrze. Następna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to wydaje mi się, że jest bardzo fajnie u nas, że królem jest Max. Ponieważ Max jest graczem free to play, takim na 100% free to play, i to jest naprawdę duży plus, ponieważ on rozumie graczy free to play. Ja uważam, że jeżeli królem jest
gracz, który dużo wydaje pieniędzy, to on często w ogóle nie rozumie rzeczywistości innych graczy, których tych pieniędzy nie wydają. I mam też doświadczenia z różnymi królami, a Max jest naprawdę świetny i ja uważam, że to jest naprawdę odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Niesamowity w ogóle człowiek, taki wiecie, do rany przyłóż, więc mam nadzieję, że on z nami zostanie jako król jak najdłużej, bo naprawdę jest świetny w tej roli. Okej, dobrze. Kolejny plus, który u nas będzie, to nasze królestwo jest naprawdę fajne do zbierania surowców. Z tego względu, że u nas aktywność jest mniejsza, to będziecie w stanie spokojnie zbierać surowce w trzeciej strefie, tak, te najlepsze, które są, ale plus jest też bardzo duży taki, że nawet wasze farmy, które byście mieli w naszym królestwie, będą też zbierały dobre surowce. Czyli u nas jest spokojnie tak, że można mieć nawet farmę w trzeciej strefie i zbierać duże surowce. Ewentualnie ja mam na przykład wszystkie swoje farmy zawsze w drugiej strefie, ale mam w takich miejscach, gdzie te surowce są świetne i można je bez problemu zbierać. Także to wydaje mi się, że jeśli chodzi o zbieranie surowców na KVK, to nasze królestwo jest bardzo dobre, tak? Bo nie musimy jakby walczyć o te najlepsze surowce, tylko one są praktycznie cały czas dostępne i nawet złoto, które jest przecież takie rzadkie, u nas tego złota naprawdę się zbiera dużo i zbiera się je po prostu w fajny sposób. Następny plus jest taki, że jeżeli nie wydajecie za dużo pieniędzy, to u nas w KVK zazwyczaj spotykamy graczy takich jak my, tak? Czyli chodzi mi o to, że rzadko się spotyka tak, że gramy z takimi, wiecie, mega wielorybami. Większość graczy, z którymi gramy, to są gracze gdzieś tam na naszym poziomie i to jest też fajne, tak, że nie musimy, wiecie, walczyć cały czas osobami, które mają po 400 tysięcy jednostek w jednym marszu, mają tych marszy 7 i wszystkie z legendarnym ekwipunkiem, bo wtedy naprawdę gra nie jest tak fascynująca, tak? Musimy cały czas czekać, żeby ktoś inny, że tak powiem, zaatakował, ewentualnie schować się za nim. Musimy bardzo uważać na to, kogo będziemy atakować. Te nasze walki uważam są o wiele, wiele więcej lepsze. Ja w ogóle uważam, że na tych królestwach mniejszych wojna jest o wiele ciekawsza. Chodzi mi o to, choćby o to, że rally trwa krócej. Ja na przykład bardzo nie lubię takiego, wiecie, rally na pas, które trwa 5 godzin. Tak, dla mnie to jest nuda jak nie wiem po prostu, żeby coś takiego oglądać, a nie daj Boże, że jeszcze miałbym być, wiecie, tam liderem garnizonu albo rally, żeby musiał cały czas oglądać, co tam się dzieje przez 5 godzin. Przecież to jest jakaś po prostu masakra. Wydaje mi się, że niekiedy te królestwa większe są dla takich naprawdę mega, mega aktywnych ludzi, którzy spędzają w grze bardzo, bardzo dużo czasu. Natomiast u nas, wiecie, u nas rally to jest raczej szybka sprawa, tak? 5, 10, 15 minut i jest rozwiązane. Niekiedy dużo, dużo szybciej, tak? Zależy, kto tam ma akurat więcej graczy w polu. I wydaje mi się, że ta nasza gra jest bardziej aktywna. Zobaczcie sobie samo to, jak często u nas w KVK zmieniały się tutaj strefy, tak? Raz mieli ją jedni, później mieli ją drudzy, później ci znowu przejęli z powrotem, tak? W takich królestwach imperium wydaje mi się, że to w ogóle byłoby niemożliwe, żeby tak zmieniała się sytuacja, jak ona się zmieniała u nas i to jest bardzo dynamiczne. Poza tym częściej będziemy walczyć na takich polach, gdzie jest tych marszy mniej, gdzie możemy wycelować, w kogo atakujemy, dlaczego, w jaki sposób na tych królestwach imperium na pewno jest ciężko, bo tam wiecie, często są lagi, tych marszy po prostu jest 100 albo 200 i tak naprawdę atakujemy, a często nie wiemy, kogo atakujemy. Mnie to strasznie irytowało, kiedy byliśmy jeszcze królestwem imperium, że właśnie wysyłam marsze na wojnę, atakuję kogoś, później mam laga, po 10 sekundach wszystkie moje marsze wracają martwe, ja nawet nie wiem, kogo zaatakowałem. Gdzie poszedłem, dlaczego, tak, co się w ogóle dzieje. Straszne to jest dla mnie doświadczenie. Dla mnie to w ogóle nie jest zabawa z gry, taką jak mamy tutaj. Ta mi bardzo przypomina te moje jakby początkowe dni królestwa, kiedy grałem jeszcze właśnie w Królestwie 69 i wtedy te małe wojny były naprawdę spoko. I tu jest podobnie, tak? Ja naprawdę nie lubię takich mega tłumów, ani tych czatów, które wiecie, pędzą tak, że nie idzie na nimi nadążyć. Więc jeżeli macie coś takiego podobnego jak ja, to wydaje mi się, że nasze królestwo może być dla nas
dla was fajne. Kolejna sprawa to są wydarzenia. Czy zobaczcie, ja wam mówiłem, że wcale sobie świetnie nie poradziłem z tym wydarzeniem Race Against Time, a mimo to jestem na 7. miejscu, tak? Ten wynik mój mógłby naprawdę dużo podkręcić. Myślę, że gdybym się zgadał z Brakesem, to może byśmy zrobili sobie pierwsze i drugie miejsce. Natomiast, no, tak jak mówiłem, nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia, żeby tutaj próbować, ale generalnie to pokazuje to, że te nasze wydarzenia nie są jakoś bardzo oblegane. Co będzie znaczyło, że jeżeli bardzo będziecie chcieli odblokować jakiegoś dowódcę, to jeśli chodzi o najlepszego zarządcę, o miejsce takie, wiecie, pomiędzy tam 10 a 25, naprawdę nie jest u nas bardzo trudno. Jeżeli ktoś chce, to myślę, że w ogóle raczej bez problemu. Tak? Tak samo w innych wydarzeniach można sobie fajnie radzić. Ja sobie to też cenię, no bo to jest duży plus. Oprócz tego w naszym królestwie jest też crawl, czyli dostosowanie królestwa do zbierania klejnotów, ale nie zbierania na mapie, tak jak tutaj możemy zbierać, tylko troszeczkę innego. Crawl to będzie mój jeden chyba z najważniejszych odcinków, który chciałbym nakręcić, ponieważ jest to coś, co wydaje mi się szczególne jest w Królestwie 71. Jest to coś, co ja stworzyłem w Królestwie 71, będąc jeszcze królem i jestem z tego bardzo dumny i to jest coś takiego, często mnie pytacie, ile ja na tą grę wygrałem, że ja mam takie rzeczy. A to wszystko tak naprawdę jest zaletą Crawlu, tak? Bo ja na tym zdobyłem po prostu mnóstwo klejnotów. To jest taki sposób, gdzie wiecie, w godzinę czasu, niekiedy nawet niecałą godzinę, zdobywa się 1000 klejnotów. Jest to taka, że tak powiem, podróż, ale nie trzeba być przez te 60 minut cały czas aktywnym, także to też jest duży plus, a oprócz tego zdobywamy przyspieszenia, punkty akcji, materiały, mnóstwo rzeczy. Ale o Crawlu wam jeszcze opowiem. Chciałem w ogóle być takim trochę clickbaitiarzem i powiedzieć, że jak będę miał 1000 subów, to zrobię filmik i pokażę wam, co to jest Crawl. Natomiast chyba się niestety nie doczekam tych 1000 subów i tego Crawla pokażę wam po prostu wcześniej. Chociaż wiecie, wbijajcie, także wtedy Crawl na pewno pojawi się szybciej. Jedną rzecz, którą chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli chcielibyście do nas przyjść, to warto zanim to zrobicie, stworzyć sobie nowe konta w naszym królestwie. Czyli zanim jeszcze migrujecie, możecie sobie zrobić dwa nowe konta w tym królestwie, nawet teraz, kiedy my jeszcze jesteśmy KVK, bo stworzyć konto w królestwie możecie praktycznie zawsze, także możecie sobie stworzyć u nas dwa konta i już je będziecie mieli jako ewentualnie przyszłościowe farmy. Czy ich będziecie używać, czy nie w przyszłości, to nie jest pewne, natomiast zawsze lepiej je mieć, niż ich nie mieć. Nam to naprawdę nie zaszkodzi, można to zrobić i później ewentualnie przerzucić sobie swoje konto i swoje jeszcze inne farmy, także wiecie, możecie ich mieć tutaj u nas bardzo dużo. Jeśli chodzi o sojusze, do których warto dołączyć, to oczywiście nasz główny sojusz OOPH, on jest w ogóle taki stary jak ta gra. On w zasadzie ten sojusz był tutaj praktycznie od początku królestwa, więc to jest wielka historia też tego sojuszu, co wydaje mi się jest fajne. Natomiast jeśli chodzi o te sojusze, które są u nas, to jest Vic, V i C, Victorious, jeden z bardziej znanych, tam szefem jest Joe, który też jest fantastycznym człowiekiem i dużo pomaga, z tym, że on jest z Niemiec, także trzeba będzie po angielsku zapytać. Mamy też kilku graczy z Polski już u nas, tak? Czyli czekajcie, muszę ich poszukać. Jest u nas kreator, no może tutaj nie będę szukał, bo to mi zejdzie mnóstwo czasu, ale tutaj właśnie, o widzicie, Kapitan Cox, to jest Polak. Jest u nas też Belisarius, który teraz ma inny nick, on dosyć często zmienia, więc o tutaj jest, tak, to jest też gracz, zobaczcie, który ma 34 miliony poweru, dołączył do nas, możecie go zapytać, jak się u nas gra. Zobaczcie, jakie fajne ma te killpointsy i dużo z tego zrobił u nas na królestwie. Także możecie też zapytać z perspektywy takiego gracza, powiedzmy, który ma tą moc trochę mniejszą. I zaraz zobaczę, gdzie tu jest jeszcze. O, tu jest kreator, tak? To jest super osoba, która bardzo mi pomogła przy, że tak powiem, organizacji konta i grafiki. Także jeszcze raz bardzo wielkie dzięki za tę pomoc. Także mamy graczy z Polski,
Tak, można zawsze gdzieś tam do nich uderzyć, jeżeli mamy jakieś pytanie. Możecie ich zapytać o to, jakie jest z ich perspektywy to nasze królestwo, bo wydaje mi się, że każdy ma trochę inną perspektywę i może nie kierujcie się tylko i wyłącznie tym, co ja wam powiem, a możecie też ich zapytać, jak się u nas żyje i co o naszym królestwie sądzą. Okej, ten filmik już trwa pół godziny. Mam nadzieję, że dużo wam o naszym królestwie powiedziałem. Na pewno bardzo do niego zachęcam. Ja na naszym królestwie gram już od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy to już są 3 lata, czy 4. Nie chcę mi się teraz liczyć. Kiedyś było naprawdę, że tak powiem, w fatalnej kondycji. Teraz uważam, że to jest dobre, solidne królestwo, że fajnie sobie radzimy. Jaka jest przyszłość tego królestwa, to żadne królestwo nie jest wam w stanie powiedzieć, bo nawet królestwa Imperium są w stanie upaść w przeciągu kilku tygodni z, wiecie, takiego jednego z najsilniejszych do praktycznie nieistniejącego. Także nie jestem w stanie wam zagwarantować. Natomiast ja uważam, że te królestwa mniejsze w niższych seedach są jakby bardziej stałe. My jesteśmy trochę bardziej odporni na, wiecie, zwycięstwa i porażki. Czyli to, że przegraliśmy KVK u nas nie oznacza, że wiecie, wszyscy się jakby wylogują z gry albo wyemigrują. Oczywiście nigdy nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć, tak? Ale już mieliśmy przypadki, że przegraliśmy KVK i w zasadzie nie straciliśmy praktycznie w ogóle graczy. A zawsze staramy się zdobyć nowych. Byłoby świetnie, gdyby się udało stworzyć właśnie taką grupę graczy, może trochę z mniejszą mocą, ale takich właśnie aktywnych, którzy chcieliby z nami grać, bo my mamy naprawdę fajnych, dobrych graczy, którzy mają mocne marsze i do rali, i do garnizonu, natomiast trochę nam brakuje takich aktywnych fighterów, którzy może tą moc mają trochę mniej, ale chcieliby z nami zagrać, chcieliby właśnie dołączyć więcej do tego garnizonu, do rali. I mieć też plusy po prostu z tego, że są w naszym królestwie, że są w głównym sojuszu, że są w trzeciej strefie i że wiele rzeczy, które zwykle na takich większych królestwach nie są dostępne, byłyby dla nich dostępne. Także jeszcze raz ostatni zachęcam gorąco do dołączenia do Królestwa 1071. Tak, polecamy. Ja od razu wam powiem, że nie jestem związany tutaj z rekrutacją. Powiedziałem, że będę reklamował nasze królestwo, natomiast nie chcę być związany z rekrutacją. Na pewno będzie 20. Jeżeli macie konto poniżej 25 milionów, to możecie do nas przychodzić w zasadzie, że tak powiem, bez pytania. Znaczy, wiecie, miło jest powiedzieć, że okej, cześć, przychodzę do was, tak? I ewentualnie do jakiego sojuszu powinienem się kierować. Natomiast jeżeli macie tą moc większą, to musicie uderzyć do najlepiej Maxa. Tak, ewentualnie jeszcze jest Blad, który akurat tu się oczywiście zgubił. O, tutaj jest jeszcze właśnie kolejny gracz, tylko oni akurat po angielsku. Jeżeli po angielsku nie mówicie, to uderzcie do mnie, to ja przekażę tę informację. Natomiast od razu mówię, ja nie będę decydował o tym, czy wy się do naszego królestwa dostaniecie, czy nie. Ale zawsze warto zapytać, spojrzeć, bo to, że tak powiem, nic nie boli. Ja przekażę informację do rady, która się tym zajmuje, a później dam wam odpowiedź, co z tego, że tak powiem, na koniec wyszło. Dobra, to chyba wszystko. Także dzięki. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Ja na pewno odpowiem. Trzymajcie się. Cześć.